Siemanko, Siemanko, poddłuższej nieobecności spowodowanej dziesiątkami w kopalni Fiatów. Dzisiaj nagrywam Wam film i sprawdzam, co się działo w projektach i co jeszcze ciekawego będzie. Także bez tutaj zamulania, lecimy z tym koksem. I jak widzicie, tutaj macie ekipę z projektu Quantum, jednego z projektów, które gdzieś tam obserwuję na BSC. Są na konferencji obecnie. AIBC Summit, e, która się odbywa w Dubaju, także możecie zobaczyć bardzo ciekawą rzecz, na tle jakiego plakatu zrobili sobie zdjęcie, to jest karcianka, którą Wam też podajemy e, tutaj jako krypto e, ekipa, na którą zwróciliśmy e, uwagę, także bardzo, bardzo fajny e, baner, no i też polecam się przyjrzeć Project Quantum, tak wiem, obiecałem film w miarę możliwości tutaj już od kwietnia powinno się wyprostować kopalni a Fiatów nie będzie aż trzaskania tylu godzin pod rząd i dołożę wszelkich starań żeby wam te filmy częściej wydawać jeżeli chodzi o first look lecimy dalej jeżeli chodzi o Short. macie tutaj informacje taki fajny konkurs co by było gdyby weszła piąta nacja no i trzeba z Stworzyć logotyp. Tutaj macie też dodatkowe takie rozwinięcia tego konkursu. Macie czas do 28 marca. Trzeba tutaj wymyślić nazwę, opisać w ogóle tą całą nację, tak jak pozostałe. No i trzy osoby dostaną plota w Soral Wood. Także wydaje mi się, że nagroda bardzo godna. Te ploty chodzą po jakieś 400 dolarów albo i więcej. Także warto się do tego a, przyłożyć. Lecimy dalej. Star Atlas pokazał tutaj gameplay. A na życzenie macie aż dwie minuty. Dźwięku nie będę puszczać, chociaż można puścić. Same buty będziecie słyszeli. Mm, troszeczkę dziwne są, są te dźwięki, jak ten ludzik e, chodzi, natomiast możecie zobaczyć, że tworzenie Wandering e, Engine Files rzeczywiście powoduje, że tutaj cała grafika jest taka e, filmowa. Możecie to znaleźć na stronie Star Atlasa, więc dwóch minut nie będę Wam tutaj e, pstrykał. League of Kingdoms, nadal dwa sprzedaż landów. 6 godzin tutaj mamy, jak widzicie LANDy już nawet poziomu trzeciego zeszły, tak jak Wam wcześniej wspominałem w tym e, filmiku poradnikowym odnośnie LANDów, tylko przypominam Ja, to jest zawsze moja opinia Tutaj nie ma żadnego doradca finansowego Jeżeli takie, takowe chcecie, to poszukajcie sobie jakiegoś doradcy Ym, I mówiłem, że jeżeli chodzi, jeżeli ceny spadną, a ceny spadły i jeszcze była okazja złapać po te 900 dolków to level czwarty bardzo korzystnie wy wyglądał bo w korzystnych miejscach też w których wam pokazywałem na filmie jeżeli chodzi już o te niższe e, levele no, to można powiedzieć, że w stosunku do level 1, level 3, no to, to tak naprawdę level 3 było warto wziąć. Już kusić się na level 2, no to musicie znaleźć jakąś dobrą lokalizację. Jeżeli nie wiecie, jak to tutaj zakupić, w którym miejscu, no to odsyłam was do filmiku, który, który się odnosi do tych landów. Macie informacje od Spacey: byli 22 marca listowani na Bitmarcie. Także zobaczymy, być może w końcu uzyskamy tę tokenę, ale nie wydaje mi się, że o tą giełdę im w ostateczności chodziło. Macie też ważną rzecz, którą staram się zawsze przy... wpinać wam na Discordzie. Taki kalendarz tak jak napisałem w tweetie, macie to już na moim twitterze, warto to sobie gdzieś wydrukować po na ścianie, nad łóżkiem żeby odpowiednio grać zapraszam na kryptofootball, ja wyjaśniam wtedy zawsze swoją strategię moją nową strategię, tutaj jaką przyjmuję do RARE. obecnie jest to gra, która pozwoliła mi najwięcej zarobić, no i możecie się spodziewać dużo większą liczbę filmów na, na, te, na temat tej gry. Też będę chciał się w pewnym momencie, kiedy z kilku zawodników wykaszuję, pokazać Wam, jak można zacząć od początku i ile trzeba wydać na taki skład, który będzie nam gdzieś zdobywał threshold. Lecimy dalej. Macie e, informacje odnośnie Orbitału. Można się zapisywać na whitelistę od 23 do 27 e, na testnet, żeby sobie pograć e, i zobaczyć. Także e, trzeba e, posiadać z tego co widzę jajka, trzy jajka. No i e, trzymać przynajmniej 200 e, tau. I wtedy będziecie mieli taką szansę. I jak widzicie tutaj macie cały film jak w ogóle się połączyć, jak się dostać na tą e, whitelista? Także w bardzo e, przystępny sposób Orbitało na ten temat e, pomyślało. Lecimy z Pegasami. Informacja: e, ugo, udogodnienie dla gildii. Tutaj, e, ownerzy będą mogli w, w czasie, gdy ich Pegas jest wynajęty, zmieniać e, procenty. Także musicie na to uważać, jeżeli tutaj wynajmujecie od gildii, żeby wam nagle nie zrobili do jednego procenta. Natomiast, no, myślę, że kto, jeżeli ktoś tak z gildii by zrobił, no to to już gildia by oznaczała, że jest e, niepoważna. Chyba, że w górę będą podwyższać e, w ramach uznania, że ktoś świetnie tutaj e, biega. I kolejna informacja, to już bardziej dla graczy, którzy poszukują pegazów e, z rynku, e, wprowadzili antybota. No i opisują w jaki sposób to wyglądało wcześniej i jak to teraz wygląda I że to powinno pomóc Wam wynajmować już bezpośrednio ze sklepu Z tego co wiem to już to w miarę działa I część osób opowiadała, że można było na fajny pokaz gdzieś tam wyłapać do biegania Tutaj macie odnośnie Meta Soccer Pokazują stadiony, naprawdę co rusz to te stadiony są piękniejsze i jak gdzieś tam wytypowałem, że kurczę na takim stadionie, to moja drużyna mogłaby grać naprawdę pięknie, nad wodą, jakieś palemki. Tutaj zaraz po zwycięskim meczu można pójść się wykąpać, poopalać. Także zobaczymy, ile takie stadiony będą kosztowały. No i tutaj macie też informację, że bramkarz Aston Villa oraz reprezentacji Argentyny tutaj został drugim zawodnikiem takim prawdziwym wspierającym Meta Soccer, jak widzicie Meta Soccer dosyć mocno się rozbija już wkrótce też będziemy mogli naszych scoutów zobaczyć co oni nam przynieśli, jakich z zawodników no tak jak wam pisałem, ja tutaj gdzieś liczę na zawodników na moich pomocników pokroju Messiego, Ksawiego i Nesty, no i musi być jakiś człowiek od twardej roboty, czyli góralski a wkrótce wam przedstawię, co się udało przez tego scouta przyprowadzić lecimy dalej. Polska gra, Space Capitals. Macie wytłumaczone, o co chodzi z tymi boostami. I im dłużej trzymamy te amulety, ja posiadam jeden amulet epicki, i zamierzam trzymać do końca. Także będziemy mieli tutaj 7,8% boostu na DM-ie. Dodatkowo. Już screeny mamy tutaj z miasta jak będzie wyglądało no i też informacja to co e, lubimy najbardziej, czyli wszelkie giveaway e i airdropy e, super airdrop e, 500 000 SPC i dla wszystkich będzie przeznaczony e, dla wszystkich odlerów e, AMOLETu na pewno to zostanie rozpisane w jaki sposób e, ci Odleżą zostaną wynagrodzeni. Także jestem zadowolony za to, że trzymam, że nie sprzedaję. A przypominam, że te amolety można było nawet komony w jakichś śmiesznych cenach po 50 dolarów, poniżej tego, co mintowaliśmy. Epiki były po 105 dolarów, więc jeżeli ktoś wierzył w projekt, to mógł się załadować po brzegi. Teraz trochę informacji o naszych polskich projektach. Piraci siedzą w Barcelonie, popijają sangrię i. Starają się pokazać swój projekt, ale też troszeczkę gdzieś tam e, pozwiedać Barcelonę, ja im powiem szczerze Zazdroszczę, jak wiecie jestem fanem FC Barcelony, no i gdzieś tam takie Moje marzenie od dziecka, no to móc pojawić się Na meczu ukochanej drużyny, no i też e, zwiedzić całą Barcelonę e, Myślę, że prędzej czy później te marzenia uda się zrealizować Tutaj nasze legendy, czy Legends of Elysium, kolejny giveaway. Można wygrać koszulki Loe. Także ja zachęcam do robienia wszelkich giveawayów, dużo to nie kosztuje, natomiast zawsze jakieś nagrody można wygrać. W tym wypadku bardzo fajne koszulki z Legends of Elysium lecimy dalej. Macie odnośnie projektu Krodocz E, którego wam gdzieś puszczałem na Discordzie. Macie cały czas u nas też na grupach informacje. No i jest wytłumaczone, jak to będzie zależne tutaj, jeżeli będziemy e, w zależności od tego, ile tych psów wymintujemy. 4 przy 4 dostaniemy taki plot, przy 9 odpowiedni plot. E, 9 e, tutaj, że tak powiem, e, land, można to powiedzieć, 9 e, plotowy. Jak widzicie tutaj gdzieś jest nasz land całej krypto ekipy i RoboHero tutaj mamy informację odnośnie amy która będzie jutro o godzinie 20 mam nadzieję że to naszego czasu chodzi natomiast RoboHero tutaj się spotka ze specjalnymi gościami, z chłopakami z MinDAO. Także wydaje mi się, że warto się pojawić tutaj na tym wydarzeniu i posłuchać, co tutaj z projektu Robo Hero mają do powiedzenia. Jakie ciekawe rzeczy niedługo zostaną wprowadzone, no i też co się dzieje tutaj na MinDAO. Lecimy dalej też informacja odnośnie Robo Hero że się pojawią na inwestkawcach. jak wiecie my całą krypto ekipą też pojawimy się 25, 26 w Krakowie także zapraszamy na inwestkawcy jeszcze z tego co wiem są te bezpłatne bilety także Zawitajcie, zbijcie z nami piątkę, być może napijemy się gdzieś tam wieczorem maślanki. Ja z chęcią też tutaj zobaczę troszeczkę inne wydarzenie, byłem już na wydarzeniach związanych tylko z kryptowalutami. Tutaj generalnie będzie o różnych wszelkich inwestycjach, także jestem ciekawy co za projekty się pojawią. No i tradycyjnie tutaj wjeżdżamy na naszą stronę krypto -Ekipę. I jak widzicie, Kryptowaluty bez tajemnic dzisiaj, Step taka aplikacja, która jakby was zmusza do biegania. A zmusza dlaczego? No bo jak wydacie te 10 solan, czyli prawie 1000 dolarów, no to wątpię, żeby ktoś nie chciał ruszyć dubska z kanapy i nie pójść pobiegać tak, żeby mu się w ciągu tych 30-40 dni, jak tutaj niektóre osoby zapowiadają, jak widzicie. Był kryptofutbol także zachęcam do słuchania. Jest Darley Go, e, czyli zabójca nasz. Pegazów, także warto sobie posłuchać tych różnych e, materiałów. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Tutaj przykieruję Was do wszelkich naszych mediów e, społecznościowych. No i na sam koniec rzucimy okiem, co się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o gaming. Jak widzicie, mamy pewne wzrosty na kilku projektach. Ja się cieszę, że Coinary Token gdzieś tam zaczyna rosnąć. Natomiast to nie jest poziom. Jeszcze coś tam trzymam. E, z chęcią by to sprzedał, ale w jakichś przyzwoitych e, cenach. Tak naprawdę jakieś mega projekty tutaj nie rosną, Gaia Everworld e, fajnie poszła do góry, Darley Go też e, lekko, także jakichś super mocnych wzrostów e, nie ma Star Atlas właśnie po tym gameplayu, e, czyli token Polis i z tego co widziałem to też token Atlas bardzo fajnie gdzieś tam e, ruszył, macie w sumie jakieś tam nie wiem można powiedzieć prawie po pod 20% takie skoki, więc jeżeli ktoś skupuje na dołkach, no to można fajne kółeczka pokręcić jak wiecie, ja swoje Atlasy zagoniłem do roboty, tak samo jak tokeny Siwar z projektu Cryowar tutaj no niestety troszeczkę wis nam poleciał. Ja liczę, że jeszcze gdzieś tam po tych różnych ciekawych zmianach, jeszcze gdzieś do, dobiję do tych 10 centów wróć do 1 centa 10 centów to byśmy sobie wszyscy życzyli, natomiast myślę, że taka realny poziom tego wisa na chwilę obecną to jest ten 1 cent no i jeżeli ktoś trzyma jeszcze PGX, -y, gdzie tutaj liczyliśmy, że rzeczywiście będzie można Głosować będzie jakieś tam większe zastosowanie tego tokena governance, no to na razie trzeba wstrzymać i zobaczyć, co, co tutaj w projekcie się wydarzy. Mamy też mocne tąpnięcia, Dopytywaliście się o TKB token, no niestety, ja na nim już postawiłem krzyżyk. Miały być jakieś zmiany na nowy token, trochę zainwestowałem i w NFT, i w samą walutę. Także z niej został popiół i gruz. I stąd moja decyzja żeby już za bardzo projektów na B-scenie śledzić, z uwagi na to, że e, tych projektów zbyt dużo, dużo się wydaje i są zazwyczaj e, mierne jakościowo są to kopie kopii i tak dalej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd, e, tutaj blockchain gamingu. To by było wszystko, jeżeli dojechaliście do tego momentu, zostawcie w komentarzach hashtag e, RCGames. Nie zapominajcie, jeżeli się podoba to co robię, łapa w górę. E, też, jeżeli jesteście nowi tutaj na kanale, zachęcam do subskrypcji. Mocno walczymy o te 2000, także jeszcze gdzieś tam 260 osób e, pozostało. E, witam. E, tutaj trzeciego su subskrybenta się Marcin, dzięki za e, tutaj wsparcie kanału. Także już mam trzech takich subskrybentów, którzy wspierają ten kanał. Jeżeli macie ochotę, to też zachęcam, albo poprzez portfele kryptowalutowe, które są udało pod tym filmem albo możecie wrzucić e, kliknąć tutaj subskrybuj e, jeżeli chodzi e, pod filmem e, macie subskrypcja tańsza niż e, netflix a z tego co wiem to nawet i e prime który ostatnio bardzo mocno potaniał także dzięki za dziś i widzimy się o godzinie 19:00 u Muadiba na kanale będziemy rozmawiać o play to N. trzymajcie się na razie